Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Proszę Państwa, o jakie krzyki Rydzyka chodzi? No, chodzi o to, że w sali audytorium Maximum, tutaj na Uniwersytecie Warszawskim, to jest, pokażę, tam, przez te drzewka, tam jest i Polonistyka, jest i sala Kazimierzowska. I zaraz jest ciut dalej audytorium Maximum. Tusk, jak przemawiał, to mówił, że Polacy to są świnie. Proszę Państwa, wczoraj nasz muzykolog Słodkowski, który też tam współpracuje z nami, filmy kręci z Małgą Kubiak, ze mną i w ogóle, powiedział, że w Warszawie ostatnio coś złego i niepokojącego się dzieje, że strasznie dużo kontroli biletu. I że Słodkowski mówi tak, że oni jak kogoś złapią, to jakby złapali jakiegoś przestępcę, nie wiem, ale to przecież różne są opcje, różne są błędy. No jak mi skradli ten plecak z dokumentami, no to przecież i skradli kartę miejską, trzeba też wyrobić. Jak zacznę tam się usprawiedliwiać, no to mnie to też kosztuje. Szkoda zdrowia. Co to znaczy szkoda zdrowia? Tu chodzi po ulicy Dobrej taka Kasia, która studiowała filozofię. To jest taka zacna dziewczyna, młoda, bardzo młoda, która studiowała filozofię na Uniwersytecie Warszawskim. Ale jej coś odbiło, że rzuciła kartą biblioteczną tutaj biblioteki BUW tym pracowniczkom w twarz. I powiedziała, że nie będzie tu chodziła. Dlaczego ona powiedziała, że nie będzie? No bo ze względu na kumoterstwo, ze względu na plotkarstwo. No bo tak, pracowniczki to zwykłe katoliczki. A zwykłe katoliczki, a moherowe, a takie, a siakie, a srakie, owakie, one strasznie plotkują. I tu w szatni, i w tym, i w tamtym. I że ona gdzieś zostawiła jakąś siatkę i że jej nawet tę siatkę do śmietnika wyrzucili. Prawie na jej oczach, bo za jej tyłkiem. I ona, jak się o tym dowiedziała, to się wściekła, no, że po prostu nie ma tych standardów ludzkich. A tam już mamy ten szary dom Ursulanki, gdzie mieszkał. Ja myślałam ciągle, że to są szarytki. Szarytki są na tamtym. To są Ursulanki, gdzie mieszkał chwilowo papież. Chyba mieszkał tam, ciasno mają, nie wiem, dla papieża za ciasno. No i te humanitaria, jest papieża, nawet pozostałość w bibliotece, jak otwierał, jest tablica. No i ta Kasia, która studiowała filozofię, rzuciła, jeszcze raz powtórzę, kartą biblioteczną tym pracowniczkom BUW w twarz i powiedziała, że tu nie będzie chodziła, ale ona tam mieszkała, ona tam po prostu siedziała na tym komputerze dzień i noc, a teraz jak jest do 5 rano, jest sesja, ona miałaby, no bardzo miło, po ludzku. I ona gdzieś tu się włóczyła, tam szła, gdzieś do Rosmana weszła i ona powiedziała, że mogłaby do prokuratury napisać, ale szkoda zdrowia. To więc ja temu Rysiowi, co tam jest tym ochroniarzem, taki gruby, stary komuch, i on powiedział do mnie, no i co, i komuchy zostały. Ja mówię, 1/3 została, 2/3 wypieprzyli was wszystkich, bo jesteście komuchy, nie wiecie, co to są humanitaria, nie wiecie, co to jest człowiek. Jak Dawidek spał w tej pufie, to ten Rysio, ten komuch z Wyszkowa, czy skąd dziad dojeżdża, proszę Państwa, i on tu cały czas na tej bramce stoi. Z Wyszkowa dojeżdża i cały czas na tej bramce, czyli jest nadgorliwy, a dyrektorki BUW nie widzą problemu. Przecież to Rysio to jest najgłupszy ten z tych ochroniarzy, ten Rysio. Ale nie ten z firmy Patronus, który u nas pracował na Szeligowskiej i teraz w Czarnej Strudze, bo to jest firma, proszę Państwa, Patronus detektywistyczna, tylko ten Rysio tu z BUW, to przecież to są stare komuchy, które kiedyś były komuchami, miały sporo forsy, po 8, po 10 tysięcy, zabrali im to, mają teraz po 2, no i musieli tu zarabiać, muszą dorabiać, to więc ten Rysio tu dorabia Fiolety Boskiej. I dyrektorki jeszcze powinny zwolnić tego Rysia, ale Kasia powiedziała tak, filozofka, szkoda zdrowia.